jeżeli wybieram najlepszy dla mnie samochód, patrzę na parametry techniczne albo na wygodę, na zużycie paliwa, no po prostu sprawdzam, co będzie dla mnie najlepsze, to czy ja jestem antysamochodowcem, że nie biorę pierwszego lepszego, który jest sprawdzony, dopuszczony do ruchu przez państwowe instytucje, ma wszystkie certyfikaty, nie wchodzę do salonu, nie biorę pierwszego lepszego, tylko wybieram. Jestem antysamochodowcem? A może jak wybieram telefon, to też nie powinienem się w ogóle zastanawiać tak naprawdę, jaki on tam ma pamięć, procesor, co to w ogóle jest, komu to, na co to komu potrzebne, procesor, tam tylko ogólnie jak on wygląda, dobrze wygląda, zatwierdzony, bezpieczny, ma jeszcze markę z jabłuszkiem, no to już w ogóle biorę, zapominam, nie będę sprawdzał. Głupi człowiek, jak sprawdza parametry telefonu, to musi być jakiś antytelefonowiec. Albo jak idę do dentysty, to ja wybieram jakąś plombę z kompozytów, że ja się zastanawiam, że ona ma być biała, wytrzymała, taka, śmaka, owaka, no co ty? Normalnie bierzesz plombę, mówisz, dzień dobry, ja chciałem plombę i lekarz ciach plombę i koniec. A jak ty się zaczynasz zastanawiać nad tym, jaka to ma być plomba, to ty jesteś antyplombowcem. Antyzdrowozębowcem jesteś, człowieku. Jak ty się możesz zastanawiać nad tym, skoro wszyscy mówią, że plomba jest dobra dla zęba, to bierz plombę, a nie jakiś antyplombowiec tutaj. I tak samo ze szczepionkami. Jak ja chcę się zaszczepić, ale czekam, aż szczepionka będzie dopuszczona do obrotu zgodnie, nie warunkowo, tylko zgodnie z zasadami Państwowego Instytutu Zdrowia, przebadana, pewna. I ja chcę sprawdzić, która to szczepionka nie ma zaskrzepów, tak jak się zdarza bardzo często po AstraZenece. Chcę sprawdzić, która będzie działała na jesienne mutacje koronawirusa. Jak ja chcę to sprawdzić, to ja jestem antyszczepionkowcem? Czy może jednak ja jestem świadomym klientem? No to jak to jest z tymi antyszczepionkowcami i świadomymi klientami? Trzymajcie się zdrowo. Zapraszam jutro w niedzielę 23 maja na wielką uroczystość, inaugurację, start prawdziwej alternatywy w życiu publicznym partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, programu, start programu i partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Czas, by w końcu człowiek, który chce sam decydować o swoim życiu, chce sobie wybrać to, co dla niego najlepsze, nie będzie traktowany jako najgorszy, bo on chce coś wybrać. Już nie dość, że odebrano nam wolność obywatelską, odbiera nam się wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to jeszcze nam się odbiera wolność wyboru. My nie możemy wybierać, bo jeżeli zaczynamy wybierać, zaczynamy się zastanawiać, to jesteśmy antyplombowiec, jak wybiera plombę, antysamochodowiec, jak chce sobie wybrać samochód, antykomputerowiec, jak chce sobie wybrać laptopa, antytelefonowiec, jak chce sobie wybrać telefon, i antyszczepionkowiec, jeżeli mówi, że jakieś produkty mu się nie podobają, chce sobie wybrać inny, to wtedy jest antyszczepionkowiec. No to sorry, to jeżeli wolność jest wtedy, kiedy trzeba mieć nazwę anty, dlatego że się chce wybierać, to ja chcę być wolnościowcem. Ja chcę być wolnościowcem, ja chcę mieć prawo wybierać, a jeżeli ciemna masa nazywa ludzi, którzy chcą dbać o jakość swojego życia i chcą wybierać na anty, to sorry, to świadczy tylko źle o nich. Pozdrawiam was, do zobaczenia jutro. Plac Solidarności, Gdańsk, godzina 15. Jest co świętować. Zapraszam.